Nie chcę mi się wstać, ta piosenka się musi skończyć. Cześć kochani. Zbierałam się dość długo, żeby nagrać ten filmik. Żeby nagrać jakikolwiek filmik. Nie mam pojęcia. Nie teraz, co się stało ze mną. Ale nawet nie wiem, jak to w słowa ująć, bo nie mam pojęcia, jak nazwać to uczucie. To jest takie strasznie dziwne uczucie. I zawsze myślałam, bo to już się ciągnie od kilku miesięcy, zawsze myślałam, że jestem tylko jedyną osobą, która ma takie uczucie. Ale teraz się okazuje, że strasznie dużo youtuberów tak ma. Tak miał Jack Gap, jeden z moich inspiracji youtubowych. I Connor z O2L dodał filmik, że zawsze dla niego YouTube to było coś, co sprawiało mu przyjemność. A w ten sposób przez O2L, znaczy nie przez O2L, znaczy mam nadzieję, że zrozumiecie, o co chodzi, że przestało go tak jakby bawić to i robił to, bo musiał. Ja przez pewien czas też tak miałam, że robiłam filmiki, bo po prostu musiałam, a nie chcę, żeby tak było. A pamiętam, jak 4 lata temu YouTube dopiero zaczynał być takim czymś i pamiętam, jak wszyscy nagrywali po prostu music videos i to wszystko było takie fajne. A w tym momencie każdy się prześciga w liczbie subskrypcji i ile film z nami współpracuje, ile mamy fanów i nie wiem, to jest takie trochę dziwne. Tęsknię za starym YouTube'em strasznie, ale też nie lubię nowych YouTube, bo wszystko jest takie bardzo profesjonalne to, co robimy. Czego dążę? Chcę sobie powiedzieć to, dlaczego nie nagrywałam tak dawno, albo na przykład jeśli były filmiki, to nie wiem, ja czułam, że one nie były takie jak chcę. Nie mam pojęcia nawet, czego ja chcę. Widzicie, to jest takie właśnie strasznie dziwne uczucie, że chcę coś zmienić, chcę, żeby było inaczej, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Na przykład nagrałam dla was już chyba kilka filmików ostatnimi czasy. Nagrałam kilka dni temu haul, którego w ogóle nie dodałam, bo wygrałam go na komputer i po prostu właśnie to się dzieje najczęściej. Albo podczas nagrywania po prostu wyłączam, jak gadam, bo nie podoba mi się, jak gadam. Albo gdy już nagram ten filmik i wrzucę go na komputer, to patrzę na ten filmik i mam takie, co to w ogóle ma być? Nie mam pojęcia, co muszę zrobić, żeby wróciła mi ta pasja, którą dawniej miałam, taką straszną, żeby usiąść, nagrać i mogłam spędzić całą noc, żeby wybrać odpowiednią muzykę z tego filmiku i wgrywałam go z wielkim uśmiechem na ustach i cieszyłam się tym, że moja produkcja wam się podoba. W tym momencie to ja wstawiam filmik i boję się, że czy wam się spodoba, czy nie. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Strasznie dużo mi przecież na przykład też, że mam perfekcyjne życie tylko dlatego, że udało mi się spotkać kilka moich idoli i tylko dlatego, że mieszkam w Anglii, co jest straszną bzdurą. Po co w ogóle robię ten filmik? Nie wiem, chcę po prostu nagrać coś i powiedzieć wam, jak się czuję, bo czuję tak, jakbym poniekąd was oszukiwała, bo zawsze w filmikach byłam w 100% sobą i właśnie to chyba we mnie polubiliście, że nigdy nie udawałam kogoś przed kamerą, bo też było mi wpierane to przez kilka dni na Asku na przykład, że udaję kogoś we filmikach. Mam strasznie zatkaną nadalność, przepraszam. Ale ja naprawdę nikogo nie udaję, zawsze taka byłam. Zawsze, odkąd pamiętam. Wiem, że Jack Gap nagrał podobny filmik, że po prostu w pewnym momencie bał się właśnie dodać filmik. Też tak mam. Connor dodał filmik, że nie sprawia mu to przyjemności. I właśnie mnie też poniekąd ostatnie filmiki wcale, znaczy sprawiałam, znaczy w ogóle nie mam pojęcia, o czym mam zrobić. I to jest takie strasznie dziwne i strasznie bym chciała zrobić na przykład lookbook, ale nie mam jak, bo nie mam z kim, nie ma kto mi pomóc i w ogóle nie lubię ostatnio też, jak wyglądam i to wszystko jest takie okropne i wszystko duszę w sobie i którego ja po prostu pęknę i nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje, mam złoże. Zawsze wam mówię o tym self-confidence, żeby czuć się fajnie w swoim ciele i we wszystkim. I tak naprawdę ja mam niektóre dni, które po prostu czuję się prześwietnie i naprawdę mnie nie obchodzi to, co inni myślą. Ale często mam tak, że po prostu patrzę na siebie i myślę, Boże, co to w ogóle jest? I bo tak każdy ma, i chyba nawet lepiej. Po prostu chyba wylać emocje i być z wami szczera, jak w tym momencie w 100% się czuję. Tak. Także mam nadzieję, że jakoś niedługo uda mi się nagrać jakiś normalny filmik, gdzie nie będę przysmucać, tylko normalnie prowadzić
Rio. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi. Mam nadzieję, że nie popsułam humoru tym moim brakiem humoru. Ale po prostu, tak jak już powiedziałam, chcę być z wami w 100% szczera. Jeśli coś mi się po prostu nie podoba, to tego nie będę robić. I powinniście to moim zdaniem zrozumieć, bo mam strasznie dużo hejtu właśnie na ten temat, że nie nagrywam regularnie. Ja stawiam na jakość, a nie na ilość. Jeśli coś mi się nie podoba, to po prostu tego nie wstawię. Nie wstawię po prostu tylko dlatego, żeby utrzymać statystyki, albo tylko dlatego, że wy chcecie w tym momencie filmik. Przepraszam, ale to nie na tym polega, przynajmniej nie mój kanał. Nie wiem, może ktoś prowadzi taki kanał na YouTubie. Ja nie. Także mam nadzieję, że jesteście w stanie mnie zrozumieć. Mam nadzieję, że poczekacie jeszcze trochę, jak mi pasta do filmików wróci. Dodam filmik i będę w 100% zadowolona i będę siedziała i czytała wasze komentarze i będę się cieszyła, że wam się to podoba, a nie dodawała filmik, gryząc paznokcie. Nie gryzę paznokcie, ale wiecie, przenośne. I czytając komentarze, czy na pewno wam się podoba. Bo chyba tego nie chcemy. Chcemy, żeby moje... Bo YouTube zawsze był jako moje hobby. Hobby? Tak. A w tym momencie... No, hobby nie powinno mnie stresować, a właśnie to mnie stresuje. Dobra, kończę to. Jeszcze raz mówię, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i że poczekacie jeszcze troszkę i na pewno postaram się ogarnąć i wrócić tutaj jak najszybciej i wstawić filmik, z którego wszyscy będziemy zadowoleni, bo to się liczy, prawda? No. Także pamiętajcie, że was kocham i wcale nie opuszczam was, to nie jest wcale wasza wina, nie wiem, to jest chyba coś we mnie, coś co siedzi, coś co musi wyjść po prostu. Także mam nadzieję, że ze mną zostaniecie, powtarzam się milion razy, ale naprawdę nie chcę was stracić, bo jesteście dla mnie kimś strasznie, strasznie ważnym. I tak, także do zobaczenia w następnym filmiku. Mua, kocham was.